Witajcie kochani w kolejnym teście Top Hands TV. Teście nietuzinkowym, dlatego że dzięki uprzejmości firmy Part Europa mieliśmy możliwość jako pierwsi w Polsce testowania najnowszego dziecka tej firmy, mianowicie TD3270. Jesteśmy pierwszym kanałem, który testuje. Mam nadzieję, że nikt przed nami nie zdążył na szybko tego testu zrobić. Dlatego, że my staramy się te testy robić rzetelne i ja sobie nie wyobrażam, żebym takie urządzenie dostał na 5 dni i po 5 dniach jakieś wnioski wyciągnął. Testowaliśmy już DSA, czyli Digital Scope Noctovisor od Parda. Testowaliśmy już TSA, czyli Thermoscope, czyli termowizję. A teraz powstało coś, co łączy te dwa urządzenia i to zmienia absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o użytkowanie. W odpowiednich rękach jest to narzędzie niesamowite. I muszę wam powiedzieć, że dłuższy czas, bo tak się nieszczęśliwie złożyło, testowały te urządzenia inne osoby. I zebrałem sporo opinii na ten temat, dość skrajnych opinii, bo nie każdemu się ten sprzęt tak bezwzględnie podobał. Potem w końcu trafił w moje ręce, trafił na mój sztucer i miałem okazję z nim popolować. Kilka nocy spędziłem w lesie, obserwując zwierzynę. Też upolowaliśmy parę dzików z tego. No muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycony samym pomysłem. Bo urządzenia już znałem. Tak naprawdę wewnętrzne tutaj parametry tego wszystkiego są bardzo podobne i trochę się będę musiał niestety powtórzyć w tej całej recenzji, ponieważ jest to urządzenie bliźniaczo podobne. Właściwie można powiedzieć, że jest to totalne złączenie DSA i TSA i to się nawet chyba nazywa, jak to się nazywa? TD, tak? TD, no po prostu, czyli jest to po prostu połączenie tych dwóch urządzeń. Jeżeli chodzi o budowę, to nie ma co tu się za dużo rozwodzić, dlatego że jest to po prostu wierna kopia wyżej wspomnianych urządzeń. Jak to wygląda na obrazku, a jak to wygląda w rzeczywistości, to są dwie różne rzeczy. Dlatego że na obrazku bije w nas wielkość tego urządzenia, biją po prostu w nas te obiektywy, a tak naprawdę nie jest. Mamy tutaj normalną lunetę termowizyjną, tak jak TS zwykły, w kształcie zwykłej lunety, plus dobudowany, jakby nadbudowany moduł Nocto, dalmierz i doświetlacz. Wszystko to jest malutkie, zgrabnie tutaj połączone. Oczywiście, no nie, każdy widzi, że to wygląda no niecodziennie, lekko kosmicznie, no ale jest to generalnie małe. Zobaczcie, tutaj mam dla porównania lunetę swoją zwykłą, 50. Chodźcie tutaj zobaczyć, jak to wygląda w porównaniu. Także, oczywiście, sprawa jest obsługi. To nie jest kwestia producenta, dlatego że nic innego tutaj nie można wymyślić, jak tylko to, że trzeba używać dwóch pokręteł do fokusa, bo trzeba ostrzyć po prostu dwa obiektywy. I to dla niektórych może być kłopotliwe oczywiście, no ale nie ma wyboru. Nie da się tego rozwiązać inaczej, bo to są dwie różne ogniskowe, więc nie może być tak, że to sterujemy jednocześnie tym i tym. Wobec czego w momencie, kiedy ja sobie celuję, to muszę albo tutaj jednym palcem mogę sobie noktowizorem sterować, albo tym samym palcem poniżej tego. Także ja jestem w stanie, trzymając nawet broń, bez problemu obsługiwać. Tylko, że ja mam długie palce. Jeżeli ktoś ma krótkie palce, to musiałby już oderwać się od broni i sobie tutaj sterować tym lub tym. Wrócę jeszcze do tych pokręteł. Rozmawialiśmy przy poprzednich testach, zwróćcie uwagę na te pokrętła fokusa, że mówiliśmy o tym, że w Nocto, czyli w DS-ie chodziło za lekko, a w TS-ie w sam raz. I nie zgadniecie, tutaj jest dokładnie tak samo. Pokrętło termowizora jest idealnie wyważone, samo się nie przestawi, ale nie stawia zbyt dużego oporu. Natomiast Nocto sobie lata, nie rozumiem tego, nie wiem dlaczego tak jest, ale dokładnie ta sama historia się tutaj powtórzyła, także jest to delikatny minus. Jeżeli chodzi o budowę, na ogromny plus jest to, że ta luneta wcale nie zyskała aż tak bardzo dużo na wadze. Nadal jest kompaktowa, pomimo tego no troszkę kosmicznego, umówmy się, wyglądu, nadal wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Nadal wygląda względnie tradycyjnie, tak naprawdę jakbyś tak z daleka przyjrzeć, to wygląda jak noktowizor z dobudowanym dużym doświetlaczem. Natomiast sam doświetlacz jest tutaj bardzo, bardzo mały, a funkcjonuje wyśmienicie, ponieważ Part przyzwyczaił nas już do dobrej jakości doświetlaczy. A gdyby komuś było mało, oczywiście zawsze można dołożyć. Jeżeli chodzi o samą termowizję, to macie tutaj przebitki, widzicie tutaj różne nagrania. Według mnie jest to wyśmienite urządzenie. Czy jest to topowy termowizor? Na pewno nie. Mamy tutaj w tym egzemplarzu, w tym modelu mamy sensor niski 380. Nie ma, ale wiem, że będzie większy, na pewno będzie większy, nie ma innej możliwości. Znam lepsze termowizory, ale prawdę powiedziawszy, no żaden z nich nie ma funkcji Nocto.
Przekłada się to w praktyce w taki sposób, że mamy wybór między termo a nocto. Mało tego, w związku z tym, że są to różne obiektywy, mamy możliwość wyboru między szerokim polem widzenia, a bardzo wąskim. To znaczy między małym a dużym powiększeniem. Termowizor ma powiększenie optyczne, czyli to nominalne 3, a noktowizor ma powiększenie 6,5. Czy 5,6? 6,5. Cyfrowe są do 13. 6,5 to bardzo dużo, nie? Dobra. Pamiętacie zapewne, że w teście DS-a narzekałem troszeczkę na to, że jest zbyt duże powiększenie nominalne, to bazowe. Tutaj powiększenie nominalne jest 6,5, jest bardzo duże i pozwala to na oddawanie precyzyjnych strzałów na dość duże odległości. Przy zastosowaniu odpowiedniego doświetlacza myślę, że to są setki metrów. Natomiast wiadomo, termo ze względu na swoje ograniczenia odnośnie pikseli i tak dalej, no już dla mnie ja wolę strzelać precyzyjnie z nocto. Nie wiem, zwróćcie uwagę na najprostszy przykład. Na ponad 200 metrów stoi ode mnie jakiś tam jeleń. I ja w termo widzę jakiegoś tam jelenia, a w nocto bez najmniejszego problemu jestem w stanie zobaczyć, że to szpicak, co ma dokładnie na głowie, ocenić go i tak dalej. Wiadomo, w nocy nie polujemy na jelenie, na byki, ale jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dokładnie podejrzeć zwierzynę. Więc jest tutaj, tak jak duże powiększenie w noktowizji mi przeszkadza, jeżeli jest tylko i wyłącznie noktowizorem, ale w sytuacji, kiedy mamy termo i nocto i możemy to przełączać, jest to genialna opcja. Prosty przykład, wabimy lisy, lis się daje zwabić, przylatuje do nas na niewielką odległość, strzelamy go z termowizora. Jeżeli lis zatrzymuje się na 100-150 metrów i ciężko jest nam wycelować z termowizora, przełączamy sobie jednym kliknięciem na noktowizję i widzimy tego lisa idealnie, ponieważ z tej noktowizji spokojnie na 200 metrów, na tą odległość, której wolno podawać, jesteśmy w stanie normalnie, bez najmniejszego problemu, z fabrycznym doświetlaczem 850 zobaczyć tego lisa praktycznie tak, jakby przed nami stał. Mało tego, jest mnóstwo sytuacji, w których noktowizor sprawdza się znacznie lepiej niż termowizor i odwrotnie. Mamy sytuację, gdzie mamy jakąś przeszkodę. Nie mówię, że mamy strzelać przez krzaki, ale czasami wystarczy, że nam trawka wystaje po drodze i po prostu doświetlacz odbija światło tej trawy i nie widzimy nic, co jest dalej. W termo tego problemu oczywiście nie ma. Dlatego dla każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, czy woli termo, czy nocto, po prostu wybiera to i ma jedno i drugie. Możemy sobie zastosować obraz picture in picture, ale nie tak jak zwykle, że mamy obraz termo i powiększenie tego obrazu, czy obraz nocto i powiększenie tego obrazu, tylko coś niesamowitego, czyli mamy w jednym obrazku nocto, a w drugim termo i odwrotnie. I to jest sprawa rewelacyjna. Używałem tego polując na lisy, używałem tego strzelając dużego dzika, gdzie mierząc do dzika musiałem obserwować otoczenie, żeby było na tyle blisko, że widziałem już tylko tego dzika. To był tak duży dzik, 132 kg po wypatroszeniu, że ciężko mi byłoby mi na tą odległość obserwować otoczenie, a tu nie miałem problemu. Dodatkowo w noktowizji po strzale powstaje taka łuna biała, która dużo zmienia i bardzo często strzelając, zwłaszcza na bliskie odległości, mamy problem po strzale, żeby znaleźć zwierzynę ponownie. Tutaj możemy sobie od razu przełączyć na termo albo właśnie używając funkcji picture in picture po strzale z noktowizji obserwować w termowizji. Rewelacja. Tylko to też trochę jest tak, że w niektórych warunkach, na przykład jesteście na otwartym polu, jest jakaś większa odległość, 100-150 metrów, chcielibyście dokładnie przyjrzeć się, jakie to jest zwierzę, klik i macie noktowizor. Są sytuacje, kiedy jest gorsza pogoda, jakieś warunki pogodowe, jakaś wyższa trawa troszeczkę, czy zboże odbija to światło i wówczas o wiele, wiele lepsza jest termowizja. Idzie do Was drapieżnik, patrzycie w termowizor i mówicie, kurczę, co to za drapieżnik? Przydałby się noktowizor, żebyśmy mogli podejrzeć, czy to aby na pewno jest lis, co to w ogóle jest, bo bardzo często mamy wątpliwości. Ja przynajmniej, jak powiem na drapieżniki, jak coś do mnie biegnie,
to w samej termowizji miałem dyskomfort, bo nie byłem do końca pewny, że to jest lis czy kot. Dopiero gdzieś tam bliżej ustawił się, no dobra, widzę, że to jest to. Teraz jest idealny przykład, jak fajnie można sobie zobaczyć. Mamy watahę dzików różnych, jakieś... Jakieś 250-300 metrów w tym zakresie są. I widzicie, w tej chwili obserwujemy je z termowizji. Fajnie je widać, jest szeroki kąt, jest szerokie pole. One w tej chwili schodzą i możemy sobie bardzo łatwo przełączyć na noktowizor, przepraszam. I w tym momencie zobaczcie, o ile bliżej widać je i jak dokładnie, nie? To jest to, co ja lubię, ten obraz taki dokładniejszy w noktowizorze. Jeżeli chodzi o sterowanie, o całą nawigację, działa ona dokładnie bliźniaczo, tak samo jak w tamtych modelach, dlatego uważam, że nie ma sensu tego w ogóle omawiać, bo po co? Działa dobrze, przyciski są takie same, przycisk włączania jest z boku, z tą różnicą, że LRF dodatkowo możemy sobie sterować LRF-em zupełnie z boku, na samym urządzeniu, na samym dalmierzu, co w moim odczuciu jest pozytywne. Chociaż akurat jeden z Robertów powiedział, że go to wkurza, że są na przykład dwa przyciski. Dla mnie żaden problem. Jeden przycisk do obsługi dalmierza jest tutaj na górze, drugi jest tutaj. No i fajnie, można sobie wybrać po prostu. Ja jestem zawsze za wyborem. Trzeba zapamiętać, że termo się reguluje na dole, nokto na górze, że trzeba otworzyć dwie klapki i że w lewo przełączamy, a w prawo zoom. To jest do zapamiętania kilka rzeczy. Myślę, że jak ktoś sobie to kupi i będzie miał już tylko to urządzenie, to bardzo szybko złapie, jak to po prostu działa. Jeżeli chodzi o przystrzelanie, to też koledzy z Parda mówili mi, no tam się konsultuj, jak to zrobić i tak dalej. To jest tak proste jak budowa cepa. Po prostu trzeba użyć dziennej funkcji noktowizora, ustawić to stabilnie na jakimś tam stojaku i po prostu w ten sam punkt dojechać termowizorem. Także nie ma żadnego problemu. My z Robertem przystrzelaliśmy to, mając to pierwszy raz w ręku, przystrzelaliśmy to w 10 minut, chyba 3 albo 4 kule zużyliśmy, więc nie ma żadnego problemu. Odnośnie zasilania, wiecie o tym, że nie podoba mi się system zasilania w Pardzie, dlatego że bateria. Kochani, znowu ten temat baterii. Tak jak mówiłem, ogniwa są tanie, ale bardzo słabe. No tutaj, ponieważ jest bardzo duży pobór mocy, tak podejrzewam, że jest duży pobór mocy, no bo chodzi dużo urządzeń naraz. W skrajnych sytuacjach nagrywanie, doświetlacz, LRF, termo i nokto, czyli aż cztery urządzenia, czy tam cztery funkcje. I tutaj został zastosowany oryginalny, oczywiście 18650, czy 16850. Fajnie, bo tym razem dostaliśmy tutaj baterię 5000 mAh, czyli taką krówkę, która tu ledwo wchodzi i ona trzyma nieźle. Nie będę Was ściemniał, że ona trzyma jakoś super dobrze. Zawsze mam przy sobie, nawet teraz w kieszeni, zapasowe baterie, ale ta 5000 naprawdę daje radę. Ale oczywiście byłbym kłamcą, gdybym powiedział Wam, że długo trzyma ta bateria. Nie mierzymy czasu pracy baterii nigdy, bo to nie ma, jak już kiedyś Wam mówiłem, najmniejszego sensu. To wszystko jest od stanu akumulatora, od warunków atmosferycznych, od temperatury, co tam włączamy, więc po co takie testy robić. Powiem Wam szczerze, mi się naprawdę jeszcze ani DS, ani TS, ani to nigdy nie wyłączyło, ale to samo fakt, że przeskakuje z trzech kresek na jedną, z jednej na zero, a za chwilę wraca, mnie to trochę przeraża, te ogniwa nie są stabilne i jeżeli chodzi o to, to tutaj jest, uważam, duży, duży krok do zrobienia i do zastanowienia się, czy by tutaj nie zainstalować wewnątrz jakiegoś akumulatora. Ja podejrzewam, że to wpływa na wagę bezpośrednio, bo znamy lunety noktowizyjne, które bardzo długo trzymają baterię, ale są znacznie cięższe. Natomiast zawsze robię dla Was test włączania i czasu i teraz to sprawdzimy. Podejrzewam, że włącza się dokładnie tak samo jak tamte urządzenia, ale sprawdzić myślę, że dla rzetelności należałoby. Dobra, stopper. O kurde. Szybciej. Nie, dużo szybciej pokazało. Muszę sprawdzić to jeszcze raz. No, byłbym w szoku, gdyby tak było. Bo tam się TS uruchamiał się 9 sekund. To ciekawe, bo to niby ma te same bechy dokładnie co TS, a uruchamia się znacznie szybciej. Dobra, pokażemy to do kamery, żeby potem nie było ściemy. I już.
5 sekund. No słuchajcie, rewelacja. I tutaj naprawdę szapoba, ponieważ z tych 9 sekund, które były w TS-ie, tutaj schodzimy na 5 sekund, a 5 sekund to już jest rekordowy czas, który ma konkurencja. Najszybsze, jakie znamy, to ma około 4 sekund urządzenia. Także 4-5 sekund. Ja czułem, że tu jest szybciej, bo jak tego używałem, to tak było. Włączałem i od razu miałem obraz, także rewelacja. No i tyle. Także słuchajcie, no dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Że jest to kombajn do podowania w nocy, jakiego nie ma na rynku żadna inna firma jeszcze. A według mnie już niedługo wszyscy będą mieli, a przynajmniej większość z nich. Według mnie urządzenie jest rewolucyjne i na pewno inni producenci pójdą w tym kierunku. Jestem przekonany, dlatego że z punktu widzenia praktycznego no trudno o lepsze rozwiązanie niż Thermo i Nocto na raz. Jaki będzie kierunek, czy to jest kierunek rozwoju, czy będzie to tylko ciekawostka, trudno powiedzieć. Także zdecydujcie sami, ja do niczego nie namawiam. Uważam, że to jest świetny sprzęt. Noctowizor jest rewelacyjny, termowizor jest poprawny, ale kombinacja tych dwóch daje piorunujący efekt. Aż bur.